Wszystkim, dawno na moim kanale nie było żadnego DIY-u. W sumie robię je co jakiś czas, ale bardzo dawno nie tworzyłam żadnej torby takiej na zakupy, a że ja często wychodząc w ogóle gdziekolwiek zawsze zabieram taką płócienną, zwykłą torbę właśnie na zakupy i zawsze, ale to zawsze się przydaje albo właśnie coś wrzucić, albo jakąś rzecz, nie wiem co mam przy sobie zapakować, bo są one dosyć pojemne. No i tak ostatnio pomyślałam, że brakuje mi jakiejś takiej letniej torby, więc przyszła mi ochota na namalowanie czegoś letniego właśnie na tej torbie, którą Wam tutaj pokazuję, takiej bardziej ekri. I tak się zastanawiałam, jaki motyw tutaj zrobić, ale sądzę, że będzie kolorowo. Zrobię chyba jakieś takie przejścia kolorystyczne, więc no nie mogę się już doczekać, aż zobaczycie, co ja tutaj wymyślę. No i mam nadzieję, że będę z tym często chodzić. Mam w planach również użyć markerów, których do tej pory nie używałam na torbie i zobaczę po jakimś czasie, czy one będą się zmywać, chociaż myślę, że jest to bardzo możliwe, ale no dobra, to wtedy Wam powiem o tym chyba na Instagramie, kiedy będę po prostu prała tę torbę. A teraz dobra, ja już nie przedłużam, zachęcam Was do zasubskrybowania tego kanału, aby nie ominąć żadnego z filmów, być na bieżąco. No i zaczynajmy ozdabianie tej torby. Okej, mam już pomysł, co chciałabym umieścić na tej torbie i na pewno pierwszym takim moim skojarzeniem z latem było przejście kolorystyczne, takie bardziej tęczowe, żeby no było po prostu kolorowo. Zaczęłam w ogóle od szkicu, no i też wzięłam cyrkę, żeby sobie stworzyć takie, że tak powiem, proste koło, po prostu takie foremne, aby było na samym środku, również sobie tak mniej więcej odmierzyłam tutaj centymetrami. No i zaczęłam szkicowanie. Ogólnie nie naszkicowałam wszystkiego, co później znajdzie się na tej torbie, bo najpierw chciałam sprawdzić, jak będzie w ogóle wyglądał kształt, który chciałabym stworzyć w powieleniu na tej, że tak powiem, stronie torby. Może tego szkicu nie widzicie jakoś tak bardzo mocno, bo też nie chciałam przesadzać, aby później nie było mocno widać, kiedy pomaluję wszystko. No ale później, kiedy już będę tworzyć to wszystko, to będzie, myślę, że już takie bardziej klarowne. Zaczęłam od nakładania, od raczej wypełniania tego koła, które wyrysowałam sobie jako tło. No i tutaj, tak jak Wam mówiłam, chciałam zrobić przejście kolorystyczne, bardziej tęczowe. I zaczęłam od koloru takiego czerwono-różowego. Później przechodziłam przez pomarańcz, żółty, zielony, aż do takiego zielono-niebieskiego, morskiego. No i myślę, że naprawdę super to wygląda i moim pierwszym takim pomysłem było użycie bloczków Inktense, które idealnie się do tego nadają, dlatego że można nimi uzyskać naprawdę super efekty takie, no takiego rozwodnienia akwareli. No zdecydowanie one tutaj królują, jeżeli chodzi o taką technikę właśnie akwarelową, jeżeli chcemy stworzyć coś jak po prostu na papierze, gdybyśmy malowali taką rozlaną, czy no właśnie, no coś w tym stylu. Pewnie wiecie, o co mi chodzi. Bo na przykład markerami już nie uzyskamy takiego efektu, jeżeli nie dodajemy wody. No bo tutaj w ogóle, mając te bloczki Inktense, mogę nałożyć dosyć dużo pigmentu, bo zamaczam jedynie pędzelek w wodzie, nakładam na ten taki sztywcik, zbieram pigment, mogę nałożyć sobie na paletę, nie wiem, jakoś tam rozwodnić albo pomieszać z innym kolorem i nałożyć na torbę albo w ogóle prosto z tego bloczku. Wtedy jest najbardziej napigmentowany, ale też trzeba uważać później, jeżeli chcemy zrobić jakieś przejście kolorystyczne, żeby nie zostawić takiej większej, mocniejszej plamy. Także tutaj myślę, że fajnie jest używać troszkę wody, aby to przejście było płynne. Jak możecie już zobaczyć, maluję jedną rzecz, która jest tutaj dosyć istotna, czyli arbuz. Arbuz mi się bardzo kojarzy z latem, jest to owoc zdecydowanie orzeźwiający na takie cieplejsze dni, możemy się nim napić, możemy właśnie zjeść, no taki z lodówki smakuje idealnie w lato, także jego tutaj nie mogło zabraknąć, bo to była moja w sumie pierwsza myśl, jeżeli chodzi o taką torbę, że mogłabym zrobić jakieś arbuzy czy coś, takie jakieś różne kolorki. I tutaj użyłam również bloczków Inktense, nakładając taki różowo-czerwony na całość i zielone dwa odcienie na skórkę, a później jeszcze dodałam czarny na pestki. Tyle, że czarnego nie używam z zestawu Derwent, tylko wzięłam sobie poski. To jest właśnie
mój mały eksperyment, jeżeli chodzi o pranie, bo ja ogólnie nie biorę takich rzeczy w pralce, jedynie ręcznie, bo zawsze boję się, że nie wiem, coś mi bardziej zejdzie, ale no właśnie, jeśli chodzi o poskę, to tego nie robiłam, bo to jest w ogóle farba taka plakatowa. Także myślę, że ona nie będzie jakoś tak mocno się trzymać tutaj naszej torby, ale to się okaże. No tak jak Wam mówię, jeżeli przyjdzie taki czas, że będę musiała uprać tę torbę, to dam Wam znać, jak się trzymała ta poska. Bo jeżeli chodzi o te inktensy, to one są permanentne po wyschnięciu, więc one nie zejdą. No ale już tutaj nakładam pisaczkami te elementy, szczególnie o których Wam mówiłam, czyli te takie jakby morskie kawałki roślin, można je tak nazwać? I tworzę je w ogóle w różnych kolorach. Na samym początku zaczęłam tutaj wewnątrz tego okręgu robić odcienie takie niebieskie, morskie. Dołożyłam jeszcze dookoła czarny line art, no bo stwierdziłam, że tutaj zdecydowanie będzie potrzebny obrys, bo jakoś tak niekoniecznie podoba mi się, jeżeli są takie surowe krawędzie, bo no nie wiem, jakoś mi się to do końca nie podobało i zrobiłam znowu poską taki line art i stworzyłam następną roślinkę w środku. Te w środku są właśnie w odcieniach takich morsko-niebieskich. Jeszcze zrobię już nie takie mega kolorowe, tylko czarne dookoła, żeby po prostu to, co się znajduje w okręgu, było mega kolorowe, a dookoła była sama czerń. Natomiast brakowało mi czegoś tutaj dookoła i jako, że te klimaty są w sumie takie trochę morskie przez te roślinki, które narysowałam, to zrobiłam białą poską jakby bąbelki, taką imitację, żeby było po prostu tak podwodnie, no tak morsko, jakby w środku po prostu ta woda pływała. Możecie zobaczyć, że elementy morskie, które narysowałam na tych kolorkach, trochę jakby kontrastują z tym, co się dzieje po środku, dlatego pomyślałam, że zrobię dookoła obramówkę tym białym kolorem. Myślę, że to jest zawsze fajny pomysł, bo jakoś to wszystko wybija z tła i się, wiecie, nie zblenduje. Dlatego dookoła wszystkich tych kolorowych roślinek zrobiłam taką pojedynczą linię i myślę, że jak najbardziej to fajnie wygląda. Dodatkowo możecie zobaczyć, że tutaj jak jest ten arbuz, to też zrobiłam, żeby wszystko fajnie do siebie pasowało. No i jeszcze na arbuzie tam podrysowywałam różne białe akcenty, tak żeby już wszystko było spójne. No i zaczęłam też rysowanie dookoła tych czarnych elementów, no bo jak tak patrzyłam na to, to czegoś mi brakowało, chociaż teraz jak tak pomyślę, to mogłam w sumie zostawić ten okrąg i dookoła jasne, bo już samo to w sobie było fajne, ale na potrzeby filmu mówię, kurczę, no coś tutaj jest tak mało, może jeszcze dołożymy więcej tych elementów, żeby coś się działo, żeby no po prostu było więcej tego rysowania. Myślę teraz, że gdybym tego nie nagrywała, to po prostu zostawiłabym to naokoło i nie dorysowała tych czarnych, bo no nie wiem, teraz tak dzień później, kiedy na to patrzę, to wydaje mi się, że chyba może jest tego za dużo, chociaż ma to swój jakiś urok. No i generalnie spoko wygląda. Ja na pewno dobrze się bawiłam tworząc tę torbę i myślę, że nieraz posłuży mi na zakupy i tak jak Wam wspominałam, dam Wam znać, jeżeli ją wypiorę na moim Instagramie, także możecie mnie tam śledzić. To już wszystko. Napiszcie mi, czy Wy lubicie ozdabiać swoje torby, czy właśnie robicie jakieś takie DIY-e, w których później chodzicie na co dzień, albo właśnie zabieracie taką torbę na zakupy. Zawsze w sumie tak bardziej zwraca uwagę. I mam nadzieję, że za bardzo nie zagłuszają mnie te remonty za oknem, ale nie jestem w stanie tego nagrać, bo jest to od rana do wieczora. Zapraszam Was na mojego Instagrama i TikToka, a my widzimy się już w kolejnych filmach w środę o 15 i soboty o 9, także do zobaczenia i... Bye.